Witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam Was na kolejne spotkanie z serią Od Zera do Ranchera, oczywiście Farming Simulator 2019. Zanim Wam pokażę co się działo, to mamy teraz 21 godzinę z haczykiem, więc ja się prześpię, bo troszkę się natierałem. I tak myślę, 22. To potrzebuje 2 i 5, 7 godzin. 8 do 6, nie, 7 godzin. Dobra, śpimy. 7 godzin. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie cienie, wszystko się zmienia. Godzina, pięknie, ładnie. Mamy 7 godzin przespane. Tu już, kurde, nie mogę wyjść. Dobra, za moment powinien... O, jeszcze godzinę by się przydało. No, ale dobra. Mniejsza o większość. Myślę, że już teraz czas przyspieszę. Jeszcze sobie sprawdzę ceny. 1675. Mam najwyższą cenę soi, bo tu była na wzroście. To jest port południowo-wschodni. Myślę, że udam się sprzedać soję. Jak widzicie, mam jej trochę, bo udało mi się ją skosić na jednym polu. Plus to, co miałem z pozostałych sezonów. Tu mi troszkę doszło owsa, który sprzedałem, bo u sąsiada kosiłem. Skosiłem pszenicę z pola, moi drodzy. O, tutaj co pole zakupiłem. Jak widzicie, tu już są beleczki porobione. Muszę to pozbierać, bo to pole chciałbym też powiększyć. Przed tym sezonem żniwnym będzie dużo powiększania pól, łączenia pól, bo tutaj pole, o właśnie, to jest pole chyba numer 19 i pole numer 18 zostaną połączone. Ale jak pamiętacie, tu była soja i tą soję skosiłem, więc dlatego powiększyła mi się ilość soi w silosie. Ja sobie jeszcze zajrzę do kurczoków, czy bardzo nawróciły. Jak widzicie, palety dostawiłem, to się na pewno zmieniło. Tutaj jajka się produkują. Czy kurczoki nawróciły? Tak, kurczoki nawróciły. Więc ja sobie obrócę kamerę, żeby to, i wydaje mi się, że trzeba kurczokom coś wsypać poza tym, co mam w łyżce. Dobra, sobie obrócę kamerę znowu, przełączę sobie tylko sterowanie, wysypię im to. Od razu sobie sprawdzę, ile ja mam kurczoków i czy potrzebuję im coś wsypać. No mają mało, mam 88% czystości, ale to przez przyspieszenie czasu. 139 kurczoków mam. Tu już jest na żółto, więc będę... Zobaczymy, czy mi do łyżki wsypie. Tak się zastanawiam. Jak podjadę, podniosę łyżkę. Wsypie mi do łyżki. No, nie bardzo. Dobra, do łyżki nie wsypie. Więc pasowałoby przyczepę tutaj sobie ściągnąć, ale ja mam przyczepę odstawione, więc na razie się wstrzymam z sypaniem kurczakom. Tutaj sobie odstawię ciągnik, bo pewnie będę go potrzebował do innych jakichś prac. A dzisiaj, moi drodzy, ja sobie go zgaszę, bo niepotrzebnie chodzi. Mamy tutaj na polu numer 13 będzie soja do skoszenia. I tak sobie wydumałem, że ponieważ tam bym chciał sprzedać soję, trochę tej roboty mam, bo chciałbym zebrać słomę dzisiaj. Wsypać kurczakom i zwapnować pole numer 20. Oczywiście spróbować coś z powiększaniem pola i potrzebuję nowy sprzęt, więc siłą rzeczy nie będę tutaj jakoś specjalnie się tym zajmował, tylko sobie zatrudnię pracownika, który mi to pole akurat skosi, bo koszenia było sporo, a ja się zajmę po prostu czymś innym. Tu mam John Deere'a. Dobra. Rozpalam sobie światełka. Jedziemy na farmę i sypiemy na moje przyczepy soje maksymalnie. Nie czekam już. Czekałem dwa sezony prawie i nie będę czekał. Może będzie lepsza, bo tam jak widzieliście w jednym punkcie gdzieś cena zaczęła rosnąć.
Nie czekam więcej. 1600 z haczykiem, prawie 1700, to i tak jest dla mnie dobra cena, więc nie będę czekał, bo mógłbym czekać, czekać, czekać i przeczekać cholera wie ile, a i tak by nie było z tego efektu. Więc myślę, że tutaj i tak będę miał ze 3 kursy. Co ja? Dobra, sypiemy. I gdzie ja mam to wywieźć? To jest tutaj, port południowo-wschodni. Tu nie zobaczę, ale jeszcze coś chciałem zobaczyć w cenach, sprawdzić. 71 i na wzroście jest cena słomy. No to jest już taka przyzwoita cena. Zobaczymy, jak sprzedam soję, może troszkę przyspieszę czas. Co my tu mamy? Coś tu jeszcze rośnie? Aha, wiem co chciałem jeszcze. Ziemniaki, buraki. 324 za ziemniory. No to nie jest taka szałowa cena. Burak był po 309 maksymalnie, więc tu też nie ma szałowej ceny. A mam tego i chciałbym to sprzedać w przyzwoitych pieniądzach, ale nie pali mnie to, więc mogę sobie poczekać. Jajka po 3070 na spadku, 3099, ale były po 3300 prawie, więc na razie jajca sobie odpuszczę i nie będę ich sprzedawał. To mnie się nie spieszy. Tutaj pracownik coś robi. Ja muszę sobie tylko zobaczyć, w którym miejscu ja mam punkt skupu tej soi. Dobra, wysyp. I już sprawdzamy, gdzie jest soja. Aha, tam jest port południowo-wschodni, czyli za sklepem tutaj. No, będzie co jechać, a zostanie mi jeszcze, moi drodzy, 58 ton wsypane i zostaje mi jeszcze soi 82 tony, czyli będzie zestaw i przyczepa. No ale jeszcze cały czas się soja kosi, bo pracownika zatrudniłem, żeby jak najbardziej przyspieszyć sobie to koszenie, więc trochę to też będzie mam nadzieję, że jeszcze troszkę mi tej soi ukosi, że nie będzie aż tak słabo. Ale nie chcę czekać, bo to już naprawdę zaczyna być słabe z tymi cenami, więc wykorzystuję. Jest taka cena, to z niej korzystam. 1675, szału nie robi, bo była po 1800 z haczykiem. Najwyższa cena, jaką widziałem. Ale po prostu ja naprawdę będę trzymał tą soję, trzymał i trzymał, bo ja będę miał, liczę o 180 tą soi. Więc ja to po prostu najzwyczajniej w świecie sprzedaję, póki jest cena na to, co mam. Nie będę czekał, bo szkoda mi naprawdę zachodu. Bo nazbieram tej soi, zawalę wszystkie elewatory, a będę kółko pożyczał pieniądze. Chciałbym się dorobić już na biogazowni i liczę na biogazownię. Więc dlatego postanowiłem, że dzisiaj, jeżeli pojawi się cena, to po prostu sprzedaję. Bo tak czekałem, kiedy w tym punkcie najwyżej wybije cena, no i widzicie po przewinięciu czasu przez przespanie się, żeby do rana trochę to podgonić, to mamy 4:30, myślę, że lada moment zacznie coś świtać, to ja po prostu sobie to posprzedaję i tam mam jeszcze słomę, może uda się sprzedać słomę. Tym samym nie liczę na to, że choć powinien mi wzrosnąć troszkę kredyt za to, że zakupiłem to pole 21 i powinno być mnie stać na biogazownię. No zobaczymy, jeszcze trochę tych upraw mam do sprzedania. Najbardziej bym się chciał pozbyć buraków, bo mam ich bardzo dużo. Zawsze będę mógł sobie że tak powiem, dokopać tych, robiąc misję u sąsiadów. Chciałem je trzymać, ale mam ich aż prawie 350 chyba ton, więc jest tego bardzo dużo i no uważam, że jeszcze się trafi misja z burakami, to tych buraków, a gdzie jeszcze nie mam zwierząt, więc warto na tym zarobić, tym bardziej, że potrzebuję pieniędzy, bo kredyt mam ho 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 i jeszcze większy. Dobra, czekajcie, tu jest coś nie halo z wysypywaniem. Ja muszę sobie wejść w okno pomocy, tak, syp tył, lewa, dobra, zmieniamy na czwórkę, jest lewa.
Nie wiem, czemu tu było zmienione, ale z jakiegoś powodu było zmienione na prawą. Dobra. Sypiemy tylnią, sypiemy przednią i zobaczymy, ile zarobimy za ten zestaw soi. Oczywiście czas na jeden, żeby cenę jak najdłużej utrzymać, bo przy tym, jakby to powiedzieć, przy tej trudności gospodarczej, czyli w trybie normalnym, jeżeli gram, no to te ceny, jak widzicie, nie są szałowe, a 97 200 za ten zestaw zarobiłem. Więc to jest mega fajny zarobek. Jeszcze mam jeden zestaw. To jest kolejne 97 000, jeżeli cena się nie zmieni i jeszcze zostanie mi na jedną przyczepę. No to myślę, moi drodzy, że około 200 000 za soję sobie zarobię, co jest bardzo fajnym wynikiem. Jeżeli wzrósłby mi kredyt, no to myślę, że możliwość pożyczenia po prostu większej kasy, to myślę, że jest szansa na zakup biogazowni, co by mi pozwoliło już pójść w następnym sezonie w kiszonkę. Oczywiście mówiłem, że zrobię takie wielkie boom i jeden odcinek, wszystko, ale doszedłem do wniosku, że to będzie niezbyt udane. I tak sobie to przemyślałem, więc część pól na pewno przeznaczę na kiszonkę, a część na przykład na soję i rzepak albo słonecznik. No zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak sami wiecie, no u mnie wszystko jak w kalejdoskopie, więc na razie jest cena, sprzedaję soję, tam się wcale z tym nie szczypię. Także mam tutaj, myślę, że dopiero po pełnej godzinie ewentualnie szansa, że cena się coś zmieni, nawet jeżeli by miała spaść. Tak więc muszę się uporać z czasem i zdążyć z wywiezieniem tego. No tutaj jest 58, no pasowałoby mi kupić jedną dużą przyczepę, bo przy takich już plonach to naprawdę przydałaby mi się fajna przyczepa. Byłaby to raczej naczepa ciągana za pomocą wózka. No ale czy mi się to uda? Kombajn na razie jeszcze nie alarmuje, że ma pełno. Więc ja sobie tu pomału wjadę. O, prawie ma pełno. Dobra, będzie musiał chwilę pracownik zaczekać, bo ja tu mam ważniejsze sprawy. Sobie od razu sprawdzam cenę. Nie, cena się trzyma, 1675. I w tej cenie sprzedaję. Co mogę sprzedać? Pszenicę. Pszenicę mogę sprzedać. Jęczmień mogę sprzedać. Pszenica jest w jakieś 813. To jest dobra cena. W młynie zbożowym. To pszenicę mógłbym sprzedać. O, widzicie? Coś, czego nie przewidziałem. 813. Za pszenicę to jest fajna cena. No i to już by można było sprzedać. A za kukurydzę, niech ja sprawdzę swoje zapiski. Nie, za kukurydzę jest mała cena. Ale tutaj sobie damy, tu jeszcze raz zaznaczymy, bo tu muszę jechać. Dobra. No myślę, że przydałaby mi się przyczepa. 29. No dużo, niedużo. Jeszcze oczywiście zostaje przecież to, co kombajn ukosi, więc można dozbierać. I jest szansa, że jeszcze więcej uda mi się tej soi sprzedać i jeszcze więcej zarobić. Więc no, im więcej zarobię, tym lepiej. Trochę to magazynowanie soi nie bardzo mi się uśmiechało, więc tak jak mówię, no sprzedaję ją do zera i koniec, kropka. Bo to jest bez sensu, żebym ja czekał na nie wiadomo jaką cenę. Mam tyle tej soi, że i tak wynik osiągnę dość fajny. Ja tam będę zadowolony, nie będę jakoś specjalnie czekał na nie wiadomo jaką cenę. No troszkę mi ta kasa pomału ubywa, bo pracownik kosi. Ale ja wracając zaraz z skupu, podjadę do niego, odbiorę. Właśnie w tej chwili ma pełny zbiornik. Ja sobie podjadę do niego, wracając ze skupu, odbiorę.
ale najpierw jadę, sprzedam to i wtedy będzie mógł kosić dalej. Sam jestem ciekaw, ile z tego pola też będzie soi. Dobra, lecimy. John Deere jakoś daje radę, nie ma tragedii. Myślę, że z tą przyczepą, którą sobie wymyśliłem, żeby zakupić, no to będzie miał problem troszkę. Przydałaby się tam ciężarówka, ale na razie bym sobie kupił przyczepę z wózkiem doli, a raczej naczepę. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilowo muszę się pomęczyć, bo myślę, że ta naczepa się pojawi, jak już ruszy biogazownia. To wtedy, kto wie, może się pojawi i ciężarówka, bo biogazownia, mam nadzieję, pozwoli mi fajnie się odkuć i zarobić. Także tu będziemy na bieżąco wyśledzić temat. A biogazownia pozwoli mi się rozwinąć, a przede wszystkim spłacić ten cholerny kredyt, który w kółko zaciągam. I na razie mam problem, ale no jak widzicie, no mam jakieś tam pułap cen spisane, a te ceny na tą chwilę nawet niespecjalnie się zbliżają do tego pułapu. Bo miałem 1838 za soję, to była maksymalna cena. Myślę sobie, podtrzymam soję, może dwa koła urośnie. No to tak, tak właśnie urosło. O kurde, ale zapier dzieliłem w lampę. No i myślałem, że będzie koło 2000, to mówię, sprzedam takie ilość soi, no to 300 tysięcy zarobię. A tu jak widzicie, 300 tysięcy to sobie mogę pomarzyć. Dobra. I wysypujemy soję. Drugi zestaw. To powinno mi dać kolejne 97 tysięcy, więc stan mojego konta zaczyna wyglądać bardzo ładnie. Przemęczyłem się z tą soją troszkę, ale no jak sprzedam całą soję, to bo rzepak po 1300 chyba sprzedawałem, to było już tak fajnie, więc 1600 soja to jest trochę mało. Ale no cały czas jestem, że tak powiem, przy nadziei, że ta cena naprawdę w którymś momencie urośnie, a na razie dopóki nie mogę ruszyć z biogazownią, to muszę to sprzedać, żeby zarobić trochę kasiory. Bo jak uda mi się to sprzedać, widzicie, na moim koncie już 208 tysięcy, a to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o soję, bo jeszcze cały czas pracownik kosi. Ja muszę podjechać teraz od razu, odebrać od niego, to będzie chyba tam 8 ton z haczykiem. No przy tym areale przydał mi się nowy kombajn, większe ciągniki, większe maszyny. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia, potrzeby w miarę zakupów pola rosną, jeżeli chodzi o sprzęt. Także no troszkę tej roboty przede mną. Na razie sprzedaż soi, jest tego troszkę, liczę, że uda mi się naprawdę fajną kasę zarobić. Już zarobiłem jakieś prawie 200 tysięcy, zaraz sprawdzę w statystykach, żeby was tutaj nie ściemniać, ale 9797 to jest 180, 194 tysiące z haczykiem. To tak pokrótce licząc mniej więcej, także nie ma naprawdę tragedii pod tym względem. Dobra, objedziemy sobie tutaj i tu gdzieś na krótsze, żebym nie trafił tylko w drzewo przez pole sąsiada, tak. I przez bawełnę, zoramy bawełnę sąsiadowi. John Deere, pokaż, jak to się robi. O, pięknie. Bawełna u sąsiada jest zorana, tam stoi kombajn. Dobra, ja sobie zmienię kamerę. Tu jakiś sąsiad jedzie, więc muszę go lekko minąć. Czemu ty? Już myślałem, że bez świateł kosi. Dobra, sporo tu tego przejechał, ma dopiero zbiornik. No to soja za bogato nie sypie. No ale dobra, ważne, że będzie 8 ton z haczykiem soi znowu. No to przy takim tempie sypania, no to moi drodzy, tu będzie, jest 1, 2, 3, może 4 zbiorniki. No to by było 30 parę ton, a jeszcze tak na szybko zobaczę. 30 ton niby jest przewidywane, że będzie plon. No zobaczymy.
Bo tutaj, jeżeli macie tą informację o tego moda z informacją o polu, to tam chyba po którejś aktualizacji zrobiło się tak, że po prostu jeżeli wejdziecie na zasiane pole, to wam się wyświetli, ile przewidywany jest, jaki przewidywany jest plon w ilości litrów z danego pola, plus ewentualnie wydajność z hektara i takie tam wszystkie zagadki. Także bardzo polecam. No ja na przykład mam, jak widzicie, no pokazało mi około 30 ton. Na tą chwilę z tego, co sprawdzałem tą wydajność, to z reguły, bo i było tak na pszenicy chyba, na pewno soja, na pewno kukurydza i chyba słonecznik, że o 10 ton na tych dużych polach, jakieś tak pi razy oko do 10 ton, zawsze mi się myliła. Także no, być może, że tak jest, że tak to pokazuje taki plon przy, powiedzmy, nieinwestowaniu w pole, ale przy zainwestowaniu w pole w postaci nawozów, orki, wapna i całej reszty, może być, że faktycznie więcej tego będzie plonu i stąd jest ta różnica. Dobra. Widzicie, jedna przyczepa pełna, na drugiej już mam 33 tony znowu soi, więc tego jeszcze nie sprzedaję. Podjadę sobie na pole, poczekam, jak tam pracownik się uwija. Tutaj mam jeszcze, cena się trzyma. Jeszcze parę minut mam. Także myślę, że ja sobie w tym czasie spróbuję wziąć jednego mojego fenda i zwapnuję pole numer 20 i potem pojadę po nowy nabytek. Dobra, który mi będzie potrzebny. To sobie zgaszę. Teraz tak, tu jest, idzie mu to w miarę ładnie, nie tego fenda, a właściwie mogę tym fendem, chyba że jest jakaś misja, która byłaby warta uwagi. Zbiór plonów, nawożenie. Mnie interesuje najbardziej nawożenie. Pole numer 1, prasowanie bel. No niestety nie ma nic, co by mnie interesowało, więc ja sobie tylko światełka rozświetlę. Odstawię opryskiwacz koło tego. I muszę sobie wydobyć wapniareczkę. Myślę, że będzie ok. Teraz tak, gdzie jest wapniareczka? Kurde, muszę wejść zaświecić światło w tym garażu, bo tu nic nie widzę. Czekajcie, ja sobie trochę zmniejszę. No i pięknie, dobra. Nie ma jej w garażu. Tu stoi, poza garażem. No dobra. Nie jest źle, ale w garażu niech się światło świeci, niech sąsiad bierze mnie stać na prąd. Maszyny stoją, jeszcze czeka zbieranie słomy. Widzicie, tutaj mam dwie przyczepy prawie, bo tam jedna była chyba niepełna. No i tam na tym polu mam jeszcze trochę, więc jeżeli ta cena dojdzie 75-80, to myślę, że będę to po prostu sprzedawał. No dobra, po nocy tak trochę będzie, myślę, nieciekawie. Sobie troszkę oddalę. No i zwapnuję to pole. Jeszcze nie mam pomysłu na siewy, ponieważ nie wiem, czy uda mi się ogarnąć z tą biogazownią. A jeszcze miałem jakieś zboże sprzedać. O, jeszcze coś było w cenie, widzicie? Zagalopowałem się, ale dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A sobie tutaj zwapnuję, ponieważ to nie jest duże pole. To ja sobie to ogarnę, bo na razie to orki nie wymaga. Ty dziadu, żebym wiedział, że będziesz skręcał. To pole nie wymaga orki, więc ono wymaga tylko wapna. Ja tu rozrzucę wapno, będę miał to z głowy.
I w razie czego będę sobie mógł tutaj spokojnie wjechać z siewem. Uda mi się to tak ładnie zgarnąć, żeby sobie nie zepsuć kurnika. Kurą wapna zaraz nasypię, też będą zadowolone. Dobra. Teraz sobie wycofam. Da mi się to złapać na raz, żebym sobie tutaj taki... O nie, tam muszę trochę poprawić. Dobra. Muszę odrobinkę poprawić. Widzicie, tak trochę po nocy, ale no nie mam wyjścia, muszę sobie to poogarniać. Podrobiłem pewnie omijaka, no a jak? Dobra, naraz tam poprawię. Żeby to mieć z głowy, bo to jest taka szybka robota, a zawsze to coś innego. No i muszę pojechać po tego głębosza, ale i tak nie będę mógł nim robić, bo on wymaga chyba 180 koni. Chyba, że mój ciągnik to da radę, bo fend ma 150. A chciałbym zmienić jednego fenda, tego właśnie bez ładowacza, na początek na nowszy model fenda. Aby to już tak to moje gospodarstwo troszkę nowocześniej wyglądało, żeby sąsiady widziały, że mnie stać. No ale zanim to zrobię, muszę sobie po prostu przygotować to wszystko pod biogazownię i na razie tym sprzętem ogarnąć pierwszy sezon na biogazowni. Więc myślę, że on nie będzie od razu takim wielkie boom, jak sobie zamierzyłem. Tylko po prostu, że kupię biogazownię i zrobię część pól. Na pewno nie wszystkie, no bo będę musiał później wypożyczyć sieczkarnię, wypożyczyć przyczepę, chyba że swoimi będę woził, ale to będę woził do usranej. Także no, powiem wam szczerze, że sam nie wiem, jak to ogarnąć, jeżeli chodzi o kiszonkę, ale no, jakoś będę musiał się, że tak powiem, zebrać w sobie i naprawdę to połapać. Tutaj nie chcę tego pola łączyć, pola numer 20 z pozostałymi, ponieważ tutaj mam w planach troszkę rozbudowy gospodarstwa, jakieś małe zmiany, więc niech to pole sobie będzie, ta miedza tutaj to będzie takie pole pod ewentualną zabudowę. Na razie zostało to powiększone, więc na razie tego nie zmieniam. Dobra, udało mi się to ładnie zwapnować, jak to wygląda na mapie. Poczekajcie, cena się jeszcze nie zmienia. Na mapie pole zostało zwapnowane. Dobra, jedenastka będzie później też wapnowana na pewno. Tu będzie powiększane, tu będzie łączone, więc tu jeszcze wapno na pewno pójdzie. I to nie mało tego wapna, więc ja tutaj na razie sobie to odstawię na bok. O, pyk, pyk i myk, dobra. I jadę od razu fendem. O, kury nawróciły, dobra. To ja sobie szybko tutaj tylko wskoczę i posprzątam, żeby były jak najbardziej wydajne. Byłem dopiero na farmie, a zapomniałem kupać kurą. Dobra, ten niech sobie tutaj stoi. Lumpki niech się świecą, ale w razie czego ja mam baterię rozruchową, to nie ma problemu. Ja sobie go odpalę w razie gdyby mu akumulatory padły. Ale jeszcze nie rozbudowałem gospodarstwa, więc nie mam żadnych lampek u kurów. Także no, nie patrzyłem na to w ten sposób. Dobra, jedziemy. Muszę sobie kupić ten głębosz, żebyście widzieli, jakim sprzętem dysponuję. I może w następnym odcinku zrobimy trochę głęboszowania. Może część zrobię już przed, bo jednak będzie tego dość sporo do zrobienia. Czekajcie, ja sobie tylko spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda tą paletę zepchnąć, bo tak ostatnio się
nie robi. To się odpycha palety z miejsca, w którym mają się pojawić maszyny, a potem ich szukam. No ale dobra, i na to znajdę swój sposób. Znaczy sposób już jest, tylko na razie nie mam pieniędzy. Dobra. Wchodzimy do sklepu. I teraz idziemy w pługi, moi drodzy. Pługi. I tutaj, moi kochani. Tu na, jak oglądacie moją drugą serię Rolnik sam w dolinie, to korzystam z tych oto Rovi Clears. Chunk, są to niby, to dla mnie to wygląda trochę jak kultywator. A wygląda to mniej więcej coś takiego, ale to jest taki głębosz, który można też tworzyć pole, można do niego rolkę założyć, wtedy to już całkiem wygląda jak kultywator. Także więc nie, to nie jest moim zamysłem, ale to. Moi drodzy, kosztuje to subsolier. Kosztuje to, nie pamiętam czy na poprzednim odcinku wam mówiłem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Kosztuje to 17 tysięcy, kolorek tutaj zrobimy czerwony. A tutaj damy kolor John Deere'a, będzie ładniejszy, czy ładniejszy będzie fend oliwkowy, nie, fend classic, naturalna zieleń fendowska. A i takie coś będzie mi się fajnie tutaj prezentowało. Coś tu można do niego jeszcze dołączyć, myślę, że jakiś siewnik albo coś, ale ja nie będę do niego nic na razie dołączał. 17600, 6 metrów szerokość robocza, 17 na godzinę można z tym jechać, 180 koni potrzebuje, tylko John Deere, ale dobra. Kupuję sobie ten oto sprzęt, moi drodzy. I wygląda on tak, jak widzicie, akurat ładnie tutaj fędzior go oświetla. Także super, super. Wydaje mi się, że można go z dwóch stron podłączyć. Można go pchać też przed ciągnikiem. No ale ja tego nie będę robił. Ja sobie go po prostu podepnę tak, jak należy. I będzie to sprzęt, który wykorzystam na... No do orki, jak również do... tworzenia pól, a ponieważ teraz chcę powiększyć troszkę pola, więc na pewno będzie się działo. Jak dobrze pamiętam, to on właśnie składa się również, więc mamy dość niedużą szerokość, żeby przejechać. Także mogę sobie tutaj spokojnie jechać. Ja myślę, że sobie zatrudnię pracownika i zobaczę z czystej ciekawości, jak on się zachowa na polu numer 11. Żeby mi tam orał. Na początek przejadę ze 2-3 razy może sam. Jeszcze muszę zobaczyć, bo chyba kombajn już się zatrzymał. Bo ja mam jeszcze, moi drodzy, do pozbierania słomę. Więc tej roboty troszkę mam. Na razie zdążyłem tylko część soi sprzedać i zwapnować, ale jeszcze czeka reszta soi, no i zbieranie tych belek i mam nadzieję, że uda mi się to sprzedać. Dobra, ja sobie tutaj wjeżdżam na pole numer 11. Dobra, chwilowo go zgaszę, przeniosę się, a raz, dwa tutaj, oczywiście, że stoi. Poproszę troszkę szybsze bieganie. Tak, wsiadamy. No, przy pracowniku jest właśnie to, że muszę sobie wjeżdżać na plon. No, ale nie mam wyjścia. Muszę to odebrać i pojadę to chyba sprzedam. Myślę, że chociaż minie ta pełna godzina, to nawet gdyby spadło, to chociaż może dużo spaść, bo sporo tej soi już wywiozłem. Więc chyba pojadę, to sprzedam. W międzyczasie sprzedam. No, pół pola mam zrobione, są dwa zbiorniki, więc może jeszcze dwa będą. Pojadę, sprzedam jeszcze w tej cenie, mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż poczekam, bo to już 4 minutki zostały. To poczekam, żeby to przeszło. No, sprzeda się w tej cenie, to się sprzeda, nie, no to trudno.
Chociaż tu jeszcze ładną kasę mogę zrobić, bo tu ponad 40 ton będzie. W 3 minuty dojadę, wysypię, no nie wiem, 42 tony prawie mam. Więc dobra, nie ma co, że tak powiem, czekać. Jadę, spróbuję to sprzedać. Znowu tutaj na lekko, na przełaj. Tak, przyczep się mam nadzieję nie powysypuje. Przez pole sąsiada, bo muszę to z sklepu wykręcić. Tutaj bawełnę trochę stratuję sąsiadowi, ale no nie ma wyjścia. Chcę sobie zdążyć. Czekajcie, bo się zaraz drzewo pojawi centralnie przed maską i będzie problem. Dobra. Może mi będzie stać, jak już sobie kupię wygazownię na GPS-y do moich maszyn. To by mi też ułatwiło robotę. No ale dobra. Kręcamy tutaj lekko pod prąd, ładujemy, bo ja nie mam sąsiady czasu, więc musicie uważać na mnie. Nawet nie ma czasu plandek przykryć, tak cena goni, żeby tutaj się nie zmieniła. Więc mam nadzieję, chwila, moment, będę na skupie. Będziecie, no, sprzedaż. Już sprzedałem dwa razy po 58. To jest 116. I tutaj mam 42. To jest 118. 158 ton soi. Dobra, nie widzę tu nikogo. Lecę na szybko pod prąd. O właśnie. Ale ja to zrobiłem. Szkoda, że tego z góry nie było tak fajnie widać. Ale dobra, trudno. Teraz muszę sobie tutaj włączyć, żeby wjechać. Jak koguty. Mrygają. Dobrze, że nie mrygały wcześniej. To teraz nie będą wiedzieli, że to ja jechałem. Tak na partyzanta. Dobra, dobrze tu mi się wjeżdżało, więc widzę, że miałem to w miarę wyczute. Dobra, drugą przyczepę sobie przełączyłem, żeby mi złapało. Jak druga przyczepa będzie, to wtedy znaczy, że dobra. I sypiemy soję i zobaczymy zaraz, ile będzie kasiory. Jestem bardzo ciekaw. Jedna przyczepa już wysypała. Druga, została jeszcze minuta, więc liczę, że po pełnej godzinie jest spora szansa, że ta przy tej ilości sprzedanej soi ta cena spadnie. 70 tysięcy jeszcze dostałem. Dobra, moi drodzy, szybko statystyki już wam pokazuję. 264,5 tysiąca. Na tą chwilę zarobiłem z soi. To jest kasiora z soi. Także ja jestem mega, naprawdę mega zadowolony, bo o, piąta godzina. Ciekawe, czy spadła cena. Jestem bardzo ciekaw. Nie, cena się jeszcze nie zmieniła, więc jest szansa na sprzedaż soi. Reszty, co mam, to będą ze dwa zbiorniki, ale ja muszę teraz pojechać na młyn zbożowy z pszenicą. Dobra, wracamy, tam będą trzy przyczepy chyba. Bo jak widzicie, mam 83 tony. Także na pewno 58 i potem będzie reszta. Dobra, tak trochę szeroko wyjeżdżam, ale żeby nie połamać dyszli, nie pourywać nic w przyczepach, to muszę sobie tak szeroko wyjechać. Dobra, Simsiat, jedziesz bardzo powoli, a mnie czas goni, bo ceny są w skupach. Może nie najlepsze, ale wystarczająco dobre, żebym się spieszył. I lecimy. Jak widzicie, nowy nabytek się pojawił, ale na razie nie mam czasu, kiedy się tym zająć, że tak powiem, ze specjalnie. Bo szykuje mi się odcinek chyba z większości ze sprzedawania, nawet śmiem twierdzić, że cały. Ze sprzedawania plonów. Także no, dzisiaj pełna mobilizacja i sprzedajemy plony, żeby te zbiorniki trochę poczyścić. Dobra, pod prąd jedziemy, nie widzę żadnych świateł, to sąsiady jeszcze nie jadą. Tak, zaczyna się wschód słońca, także na następny odcinek myślę, że będzie akurat, będzie jakieś
Oranie słomy nie zbiorę, więc biorę ją chyba poza odcinkiem. Chyba że cena na słomę będzie, to ją po prostu sprzedam i później wam po prostu powiem, ile zarobiłem na tym interesie. Bo te 70 parę to też dobra cena, a każdy dolar mi się liczy teraz, bo naprawdę jest parcie u mnie na nie soja, nie słonecznik, rzepak, owies. Jak widzicie, słoneczniku też mam 50 ton, na razie ceny nie ma, rzepaku mam mało. Owies, jęczmień i pszenica. I sypiemy pszeniczkę teraz. I gdzie jest młyn zbożowy? Młyn jest niedaleko. Tutaj niedaleko mojego pola numer 13. Aha, już wiem, gdzie jest młyn zbożowy, także nie ma problemu z młynem zbożowym. Tam szybciutko, mam nadzieję, się udam. Dobra, sypiemy resztę. No nareszcie, moi drodzy, takie grube sprzedawanie po tym całym marazmie, który był. No ceny nie są najlepsze, tak wam powiem, bo nie osiągnęły maksimum jakiegoś, ale po prostu nie będę czekał, żeby te ceny naprawdę się zrobiły takie super, super, super fajne, bo mam tych plonów na tyle pochomikowanych, że zależy mi na tym, żeby to jak najszybciej po prostu sprzedać i coś na tym zarobić, bo jak widzicie, no do tej pory w bardzo dużej mierze posiłkowałem się w kółko kredytami. Znak, mam nadzieję, nie spadł. Gdzie ten zielony słup? Muszę wyjść na zewnątrz. I to jest. A tam, dobra. To jedziemy na krótsze przez pole sąsiada, może będzie szybciej. Jak ten pracownik? No, coś tam chyba walczy. Ale ja tutaj się spieszę, sąsiadowi pole rozjadę. Za te pieniądze plus ewentualnie to, co sprzedam, pewnie kupiłbym jakieś fajne pole i fajny land, ale chciałbym ruszyć z biogazownią. To mi urozmaici po pierwsze trochę rozgrywkę, zawsze będzie co innego i różnorodność plonów, a przede wszystkim pozwoli mi maksymalnie zwiększyć dochód. Że będę mógł po prostu zarabiać fajną kasę z tej kiszonki, także no myślę, że będzie fajna zabawa. Czemu ona nie chciała wysypywać? Co to jest? Coś tam się sprzedało. Dobra, 813 cena się nie zmieniła, na soję na razie też się nie zmieniła. Więc ewentualnie, jeżeli pracownik będzie miał teraz zbiornik soi, to ja po prostu od niego odbiorę, wsypię do 47 tysięcy na pszenicy zarobiłem na razie, a jeszcze będę miał chyba z jeden zbiornik. Jezus, jeden zbiornik z jedną przyczepę. Więc no około 50, jakieś 20 tysięcy za przyczepę wychodzi, tak plus minus. Wychodzi 23,5 tysiąca za przyczepę. Więc no około tych 20 tysięcy jeszcze będę miał. To zarobię około 70 tysięcy tam prawie na samej pszenicy. Więc dla mnie wynik bardzo dobry. Czekajcie, ja sobie tutaj odbiorę. Może tak zrobię. Pierwsza przyczepa. Jak to było? Przykryj. O, właśnie. Ten już będzie miał pełno. Zaraz to ja sobie przykryję, bo myślę, że mi pszenica wejdzie na pierwszą przyczepę. Już tu ładnie mryga. Ja spróbuję podjechać, żeby go wysypać na końcu pola. To on sobie będzie mógł jechać dalej. A ja kurą wsypię po prostu jęczmień i będę miał z głowy i kurczoki, a pszenica zawsze jest w lepszej cenie, więc tego jęczmienia tak czy tak mam dużo, także to jest najmniejszy problem.
Wydaje mi się, że był na początku jęczmień spałem. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Czy spałem jęczmień, czy coś innego. No, ciężko mi powiedzieć. Dobra, ja sobie teraz zamienię przyczepkę, przykryję tą. Dobra, nie rozpinam tego zestawu na tą chwilę. Dobra, odkrywam pierwszą i zasuwamy na farmę po resztę pszenicy. Tutaj mam 8300 soi jeszcze, także jakby cena się utrzymała, no to moi drodzy, naprawdę jest szansa na jak do tej pory na rekordowy zarobek na serii, bo to będzie około 300 tysięcy, myślę, że nawet ponad 300 tysięcy. Więc no, myślę, że no dość fajnie się zapowiada i chciałbym wykorzystać naprawdę tą kasiorę. Jeszcze mi brakuje 200 250 tysięcy chyba do biogazowni w tej chwili. No tam są jeszcze jajka, jakieś misje, coś, to ja się będę posiłkował ewentualnie później, jakby mi brakowało kasy na 24 tony, kasy na ewentualne takie podstawowe, to się mówi, podstawowe opłaty. Ja sobie to na misjach zarobię, to jest bajka. Jakieś tam koszty podstawowe, to nie będzie z tym problemu. Dobra, ja muszę teraz jechać do młyna. A ja mam pszenicę wsypaną, dobra. To ja się udam do młyna. Ja myślę, że może będzie jeszcze zbiornik. Tej soi więcej chyba nie będzie. Dobra, teraz sobie pojedziemy troszeczkę z zewnątrz. Nie wychodzi mi to tak dobrze jak od środka. Ups! I w drzewo. Wiedziałem, no koło prawie urwałem. Widzicie, nie wychodzi mi to z zewnątrz. Więc takie przejazdy to ja sobie będę robił naprawdę od środka, bo jest mi to wygodniej po prostu manewrować. Dobra, jedziemy przez pole. Tutaj nie muszę nic manewrować, więc mogę z zewnątrz jechać. Kurde lebele. Tu tą soję skoszę i będę miał po żniwach. Tak, słonecznik skoszony w całości. Widzieliście 50 ton słonecznika. Słonecznika mi jeszcze zostało, bo pole numer 12 kosiłem u sąsiada na misji. To mi tam z 14 ton zostawił. Także no, nazbierałem troszkę. Także jeżeli są takie fajne, intratne misje, to ja naprawdę... Dobra, zdążę przed sąsiadem. Najwyżej będzie beczał. Licho tam. Dobra. Także ja staram się takie intratne misje wykonywać. Jeżeli jest zboże, na którym można zarobić, no to ja bardzo chętnie. Więc pożyczyłem od sąsiada sprzęt i kosiłem słonecznik. Akurat tam był New Holland duży. Także ogarnąłem to bez większych problemów. Ile jeszcze za tą pszeniczkę zarobię? Tyk, tyk, tyk. 19,632. Cena spadła? Nie, 813. No i dobrze. Nie ma tragedii. Naprawdę cena fajna. Ja jestem zadowolony, bo już na tą chwilę, moi drodzy, zarobiłem ze zbiorów 331 tysięcy. Ja mogę coś pożyczyć? Sprawdzę z czystej ciekawości. Ile ja mogę pożyczyć? Jaki mogę mieć maksymalny kredyt? Do ilu dojdę? 587 tysięcy. Dobra. Moi drodzy, co by nie było, dzieje się. Na koniec odcinka, ale grubo idę. Mapa, moi drodzy. Teren. Biogazownia. Żeby nie było, sobie tutaj przybliżymy. Biogazownia. Kup. 564 tysiące kosztuje biogazownia. Ale nie ma to tamto. Kupuję. Taki był plan. Mam troszkę tych pól już tutaj, jak widzicie. 2, 4, 6, 8. No, szału nie robi, ale tu jest raptem 33 pola chyba. Czy 32. Więc po takie dość spore pola też mam, więc wynik będzie dobry i myślę, że uda mi się to fajnie ogarnąć. Więc kupuję biogazownię. Moi drodzy, kupuję biogazownię. Tak
Kup, oczywiście. Biogazownia została zakupiona. W tym odcinku jeszcze nie będę nic na niej robił, ale już jest moją własnością. Jeszcze mi zostało 23 tysiące. No kredyt mam przecholera ogromny, ale liczę, że biogazownia pozwoli mi spłacić ten kredyt. A ja jeszcze sobie na spokojnie, na bieżące tam moje sprawy zarobię. Także nie będzie problemu. Ja sobie zaraz tylko jeszcze sprawdzę tutaj. Dobra, John Deere chwilowo niech stoi. Czy ja mam coś w okolicach biogazowni? Ja tylko chcę jeszcze sprawdzić tak, moi drodzy, bo powinna mi tutaj właśnie, wskoczyła mi biogazownia. Kiszonka 360. Szału nie robi ta cena. Naprawdę. Szału nie robi. Mam nadzieję, że będzie zmienna i będzie tu mogło być wyżej, bo 360. Słabiutko. Trzeba będzie miliony ton sprzedać. Mamy 73, słoma rośnie, więc to jest fajny wynik. Jajka nie powalają. Dobra, czyli pszenicę by trzeba było obsiać. Jęczmień by trzeba było obsiać. Soi już nie ma. Kurde, prawie wszystko sprzedałem. No i kukurydza teraz na kiszonkę. Aha. Teraz muszę sobie podumać. Tu jest biogazownia. Tu jest biogazownia, moi drodzy. W ogóle udajmy się tam. Odjeść biogazownię. O, jeszcze mamy trochę ciemnawo. Więc sobie rozpalimy latareczkę. Biogazownię już mamy dyspozycyjną. Zastanawiam się ten wysyp tutaj, czy on będzie tu na dole. Nie ma żadnego triggera. Więc to będę musiał sobie popatentować. Czy tu będzie z normalnej naczepy można sypać. Trzeba będzie tutaj coś, nie, jest trigger, dobra, czyli wydaje mi się, że tu będzie można sypać z normalnej naczepy. Mamy dwa silosy, tak, mam nadzieję, że dość sporo przyjmą. Tutaj mamy taką zabudowę jakąś przy biogazowni i gdzie jest ewentualnie kompost, który możemy brać. Nie ma żadnych, a tutaj, tu ewentualnie możemy brać kompost. No dobra, będę dumał nad tym, ale biogazownia już jest moja. Także moi drodzy, no, dla mnie super wynik. Także to sobie ładnie zrobię. Tutaj kurki, tutaj stoi John Deere, ten zaraz będzie miał. Może jeszcze zacznę sobie chociaż odrobinę. Ale tu by się przydało powiększyć sporo. Więc ja na początek sobie tutaj bez tworzenia, bo oczywiście powinna być funkcja złóż, włącz, wybierz narzędzie, zatrudnij pracownika, złóż pług, zezwól na tworzenie pól. Na razie nie zezwalamy, tylko ja sobie zobaczę, jak Fendt będzie sobie radził z tym głęboszem, więc nie tak, opuszczamy go, nie pracownik, to ja muszę to zrobić, opuszczamy i zobaczymy, jak to idzie. Oj, nie idzie to kolorowo, 9 na godzinę, więc męczy się, to jest za słaby sprzęt. Naprawdę słabiutki sprzęt do tego, trzeba będzie tutaj John Deere'a podczepić. No i będzie ujeżdżany, ale co zrobić? Ja mam jeszcze za słabe ciągniki, żeby to sobie z tym radziły. Więc ten Fendt sobie tutaj nie będzie radził, bo on powinien jechać koło, tam było chyba 18 na godzinę. No i jedzie raptem 9, więc to jest dla niego mordęga. A czekajcie, zobaczę, bo go można chyba naprawić. Nie, znaczy można, ale one jeszcze nie są na tyle zepsute, żebym to zrobił z garażu, więc dobra. Zobaczymy, czy na tempomacie będzie coś szybciej. 7. Spieszymy. No nic szybciej nie jedzie, ale fajnie tutaj
Teraz jeszcze sobie zajrzę, czy jest to jako orka. Tak, widzę tutaj tak minimalnie, że pojawia się, że robi jako orkę, więc to jest fajne, bo naprawdę będzie można tutaj powalczyć, powiększyć również to pole. Dobra, ja go sobie tutaj na razie zatrzymam, zgaszę. Tu już mam prawie pełno, więc odpalam John Deere'a i jedziemy, moi drodzy, na... To odkryję. To przykryję, żebym wysypał na tylną przyczepę i jeszcze taka ostatnia sprzedaż. Odcinek będzie ciut dłuższy, ale chciałbym wszystko, że tak powiem, sprzedać, więc zaraz sam wsiądę do MF-a i te ostatnie przejazdy tutaj raz, dwa ogarnę, żeby to jak najszybciej skosić i sprzedać całą soję. Mam nadzieję, że cena się na razie nie zmieniła, to i się nie zmieni. Dobra, jak cena? Na razie tutaj biogazownia należy do mnie i to mnie bardzo cieszy, moi drodzy, bo będę mógł już poświęcić czas dla biogazowni. Cena mnie nie powala, kiszonki, ale no dobra. Tu miałem zobaczyć cenę, 1675 jeszcze jest, co mnie bardzo cieszy. Także na pewno przy tej cenie kiszonki liczyłem, że będzie gdzieś chociaż koło 700. No ale przy tej cenie idziemy na ilość, więc no raczej ja tutaj sobie po prostu nazbieram coś tej kiszonki, zobaczę jak to będzie wyglądało. Może nie od razu w pierwszym sezonie sprzedam, tylko poczekam, żeby... Dobra, zwolnię sobie pracownika, odpalę sobie feder i jadę sam, żeby to skosić już na Tito i mieć żniwa z głowy, przy okazji sprzedaną całą soję. A czy tutaj coś rośnie? Nie. Coś tam pomału rośnie, ale szału nie robi. Ja sobie tak myślę, że sprzedam wszystką soję. Na następny sezon też gdzieś się pojawi soja, ponieważ powiększę pola. Myślę, że większość. 11 się powiększy, 13 będzie nieruszona, chyba że tam kawałek. Na pewno powiększy się 21, połączone zostaną dwa pola. No kurde, tak powiem wam szczerze, sam nie wiem jeszcze gdzie tą kukurydzę machnąć na kiszonkę. No na pewno nie będzie na polu 21. Nie 21, tylko 11. To już jest pewne, bo tam była kukurydza na ziarno w poprzednim. Ale kto wie, czy nie pojawi się też kukurydza na ziarno. No i tutaj też automatycznie biogazownię, dlatego też chciałem, raz, że pozwoli mi kasę zarabiać, ale dwa, że będę miał kompost, a jeszcze nie mam zwierząt, to pozwoli mi to na używanie kompostu jako nawozu. Także to też będzie dla mnie oszczędność. To jest też w ten sposób taki przelicznik, że będzie to dość w miarę przyzwoite. No a jak to się skończy, że tak powiem, jakim wynikiem finałowym, no to już sami ocenicie i będziecie komentować. Ja na razie po prostu próbuję zarobić jak najszybciej fajną kasę, a że postanowiłem trochę kukurydzy przeznaczyć na pól, na kukurydzę i na biogazownię, więc muszę to przekalkulować, przekminić i obsiać kukurydzą, moi drodzy. Zastanawiam się nad tym polem, na którym teraz jestem, bo 11 nie będzie, więc tu by kukurydza wyglądała fajnie i fajnie by wyglądała na 20, powiedzmy, pod domem i 17. To połączone pole, powiedzmy, poszłoby w soję, bo tam był słonecznik i rzepak, a 21 poszłoby w rzepak. Byłaby kukurydza na kiszonkę, byłaby soja, byłby rzepak. Dobrze, niedobrze? No nie wiem. Dwa zboża takie dość intratne i do tego kukurydza nakiszone. No myślę, że nie byłoby to do końca głupie.
bo zawsze to jakiś no różnorodność by była, bo były trzy różne plony. Tylko zastanawiam się, czy kosić kukurydzę zieloną, czy pozwolić jej dojrzeć i wtedy ją ściąć. No i tutaj mam dylemat. No ale dobra, dopracuję to, zanim do tego dojdzie. To ja sobie to dopracuję, moi drodzy. Ale ten kombajn już upajdany, jaki zepsuty. Nie jest bardzo zepsuty. Dałem, że się zepsuł. Bo jednak troszkę tutaj też pracownikowi zapłaciłem, on mi tą robotę przyspieszył. Mam jeszcze prawie 20 ton. 19300 dokładnie mam jeszcze soi, więc jadę i cena się utrzymuje, więc jadę sprzedać soję. Nie będę tutaj po prostu marnował zboża i trzymał je. Jest cena, jadę sprzedam. To jeszcze jakieś 30, może 40 tysięcy zarobię. Także to będzie jeszcze fajna kasa, która mi się przyda. No teraz już nie będę potrzebował specjalnie żadnych powiem tak, wydatków specjalnie nie przewiduję, bo wszystko mam. Głębosza kupiłem, siewniki mam. Tutaj żadnych uprawowych nic więcej nie potrzebuję. Ewentualnie jeszcze może jak się trafi cena, to sprzedam słomę, ale to już wam powiem po odcinku. Znaczy po odcinku, w następnym odcinku, ale po odcinku ją sprzedam. Także no, powiem wam szczerze, że kasa zarobiona jest na tą chwilę fajna. Bo sprzedałem pszenicę, sprzedaję teraz soję. Dobra, idziemy tu na przełaj. O, widzicie jak to wygląda, cyk, pyki, myk. Teraz tak właśnie wpadłem na pomysł, żeby to wam pokazać z góry, jak ja tutaj łamię przepisy ruchu drogowego i w ogóle. No ale to jest tylko farming. A po prostu będzie mi szybciej, bo i tak odcinek już jest dość długi. Bo mam godzina akurat z minutkami wybiła i troszkę przesadziłem, bo nie chciałem robić tak długiego, ale jest cena. Moi drodzy, jest cena i żebyście mi później nie zarzucili, że kasa się bierze nie wiadomo skąd. No to ja sobie postanowiłem właśnie, że tak oto wam zrobię, pokażę. To sobie odznaczenie usunę. Ja sobie tutaj przybliżę, będę miał jakąś fajną miniaturkę, może mi się uda coś zrobić. Dobra, sypiemy. Pięknie. Ja sobie swój pocie zrobię. O, tak będzie. Jeszcze na kierunkowskazie, wszyscy wiedzą skąd przyjechałem. Ile zarobiłem? 32,5 tysiąca jeszcze. Także, moi drodzy, jest nie lada wynik, bo zarobiłem na plonach 364 tysiące. Po tych wszystkich bolączkach dzisiaj tyle zarobiłem i kupiłem biogazownię, z czego jestem bardzo zadowolony, bo mogę na nią wozić, nie muszę, w niczym mnie to nie powstrzymuje. Spłać. Dobra, to jeszcze sobie 30 tysięcy spłaciłem. Będę miał mniejsze odsetki, 25 zostawiam, ewentualnie jakieś misje, jak się pojawią fajne, to sobie spróbuję zrobić. Ale tak to wygląda, moi kochani. Jeżeli odcineczek wam się podobał, pamiętajcie, łapka w górę, subik, nie zapominajcie o dzwoneczku, oczywiście komentujcie. Ja was zapraszam na kolejny odcinek, a za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.